Cześć, słuchajcie, witajcie w nowym vlogu. Opowiem wam taką małą opowiastkę, która mi się przytrafiła. Ja tutaj muszę się trochę poprawić, żeby nic nie było widać, żeby nikogo nie zgorszyć. Przytrafiła mi się taka dzisiaj niemiła rzecz, słuchajcie. Stałam o 7 rano, do pracy miałam na 9:30. Wstałam i coś, słuchajcie, zaczęło mi się dziać. Zaczęłam wymiotować. Nie wiem z jakiego powodu, nie wiem co się stało. Wczoraj robiłam ten rosół, jadłam rosół, ale Aldek też jadł ten rosół, nic się nie stało. Robiłam skrzydełka, których nawet nie jadłam. No ale dobra, no i nie mam pojęcia. Potem już praktycznie nic nie jadłam. Nie wiem co mi się stało. Zaczęłam wymiotować. I słuchajcie, o 9, nie poszłam na 9:30 do pracy, tylko na 10. Napisałam dyrektorce, że nie dam rady dojść. No ale wiecie co, gdybym miała jechać autobusem, to ja bym w życiu tam nie dojechała. Ale że ja mam do pracy 5 minut dosłownie drogi, nawet nie, jak się szybko spieszę, to 3 minuty, to poszłam na 10. No i wyglądałam po prostu jak jakaś zdechła. I tam jeszcze w pracy o tej 10, 11 trzy razy zwymiotowałam. Jeszcze jak te trzy razy zwymiotowałam, poczułam się lepiej. I potem zjadłam, słuchajcie, była na obiad zupa, więc zjadłam gorącą bardzo zupę i mi przeszło. I tak koło 12 to już wyglądałam normalnie, funkcjonowałam normalnie, wszystko było normalnie, nie mam pojęcia co się stało, ale to już trzeci raz w ciągu pół roku praktycznie. Ja też dużo tabletek przyjmuję na chorobę i po prostu może to, może mam, słuchajcie, jakiegoś wrzoda, nie wiem. Chyba muszę iść do lekarza, żeby mi przepisał chyba do gastrologa, jakieś skierowanie dał, bo coś się nie halo jest. A tak to, co się stało. No wczoraj widzieliście, była niedziela, dzisiaj jest poniedziałek, byłam w pracy, nic wielkiego się nie działo. Nie oglądałam też nic ciekawego, nie czytałam nic ciekawego. Teraz czytam dalej tego Billy Summersa. Zostało mi 50 stron. W ogóle chciałam wam powiedzieć, że to są jakieś po prostu jaja, bo kiedyś jak byłam na studiach i w ogóle jak byłam młodsza i nie było tych YouTube'ów i TikToków, to ja po prostu czytałam tyle książek. Jedynym moją ulubioną rozrywką to było czytanie książek. A teraz po prostu, wy też tak macie, że YouTube'y wam zabierają tyle czasu, TikToka to sobie dawkuję, ale YouTube bardzo lubię oglądać i ludzi dużo oglądam i po prostu zawsze jak nie jedna, to druga osoba coś doda. Ja po prostu to oglądam i zamiast czytać książkę i jestem na siebie zła, bo wolałabym czytać książkę i jak mówię, takiego Billy Summersa, to jakieś bym przepołknęła w jeden wieczór, a góra w 2 dni, to teraz ja już czytam go chyba z 2 tygodnie, co jest po prostu tragedią. Muszę iść w ogóle do tej biblioteki, do której dalej nie poszłam. Jakaś masakra to jest. No i co tam jeszcze? No i czy wy też tak macie z YouTube'em? No bo stwierdziłam, że ja w ogóle muszę przed spaniem znowu zacząć czytać, zamiast oglądać jakieś pierdoły, bo w ogóle te, no przepraszam, to nie są pierdoły, bo lubię tych ludzi, bo po prostu w ogóle nie jest zdrowo oglądać, nie, przed snem, nie jest zdrowo, no. Więc czy ktoś z was czyta w ogóle tutaj? Ma jakieś takie większe... Ma szał czytaniowy, bo ja nieraz wpadnę w szał, to potrafię naprawdę nieraz, zdarza mi się na przykład w piątek wieczorem, jak nie włączę sobie niczego i zacznę czytać, mam książki z biblioteki albo jakieś swoje, to potrafię przeczytać, nie wiem, miesiąc temu tak było, że w piątek usiadłam i 3 książki w jeden wieczór, chyba od 8 do 3 w nocy przeczytałam, czy tam do drugiej. No po prostu 3 książki, od razu, po 250 stron, przepraszam, czy coś takiego, więc to było fantastyczne. A teraz jest lipa. Okej. To możesz go z nim poszarpać się. O, proszę bardzo, jak się Majno bawi, widzicie? To teraz wszyscy pomyślą, że gnębimy psa. I teraz wszyscy pomyślą, że ten pies ma urywaną szczękę i się źle bawi. On się bawi, zobaczcie, jak mu ogon tam chodzi. O, 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 matko, matko. Wlezcie, wlezcie, a tam pranie. Wiadomo, jak to w domu. O, no świetnie. Raz ci palca odgryzie. Dobrze, że to nie ten, nie? Nie Amstaw. No, chyba z Amstawem by nie było takiej zabawy, co nie? Co nie? Trochę gorzej z Amstafem. Łamatko. No kiepsko z Amstafem w taką zabawę. To trzeba mieć sznurki, nie? Do Amstafa. Jakieś te... Ło! To już nerwica jest. O! Aż ci przełączył coś, co nie? Może i na telefon, bo przecież... O, jest co? Majlu, już masz minutę zabawy nagrywane. O Boże, a Furek, słuchajcie, gdzieś siedzi na korytarzu w ogóle, w przedpokoju. I sobie tam siedzi i jest zazdrosny teraz, bo Aldek tak często z Majlu nie bawi. Twoją rękę nagrywam, wiesz o tym? Cały czas masz nagrywaną rękę. No, Ciebie już. nie widać, tylko rękę. Już będzie. Dobra, już jest minuta dwadzieścia. Fu. No jakie fu, ale on chce dalej, on by ci teraz nie puścił. Koniec. No, no co? O, jak to koniec? Koniec?
Koniec. Zęby ci wysłonawiesz, Majlo. Astro Soul, oczywiście pomidorówka. Ja dodałam pomidory w puszce. Trochę było jeszcze marchewki. Zlądowałam to wszystko i na koniec dodałam koncentratu pomidorowego. Ja zawsze daję podsmażonego na patelni. I w ten sposób oto mamy pomidorówkę szybką i pyszną. Spadliście mi. Spadliście mi. Ok, mały haul z Netto i z Rossmana i z zoologicznego. Więc papier toaletowy, no to wiadomo. Tu Majlo kupiłam taką skórę wieprzową, a myślałam, że to jest coś innego, słuchajcie. Kurde, nie wiem czemu myślałam, że to jest, nie wiem, czegoś innego, no ale Majlo, to dla niego to będzie fajne, to jest bardzo długie, ale on sobie z tym poradzi, on to jest szalony pies, więc spokojnie to zje. Kupiłam mu, bo stwierdziłam, że nie zaczęłam od najprostszej sprawy, czyli wreszcie kupiłam mu obrożę uspokajającą, kosztowała 57 zł. I zaraz mu będę zakładać. Na początku trochę śmierdzi, pamiętam, jak miałam innego psa przez 24 godziny, ale potem to już czuję tylko pies. No ale ja tak pomyślałam, jaka ja głupia. Przecież zaczęłam od normalniejszej rzeczy, czyli obroży uspokajającej, której nigdy nie miał. Przepraszam, więc teraz po prostu mu kupiłam. Przy okazji, my zawsze w zoologicznym, bo mamy niedosyć, że rabat, mam w ogóle w bloku zoologicznym, to dostaliśmy takie, takie sobie po prostu te. No. Kurde, granulki, ale ja je zużyję jako smaczki na dworze dla niego po prostu, na trening i na to, żeby tak oczywiście nie szczekał na to wszystko. Sobie kupiłam boczniaki, dzisiaj już była normalna cena niestety za 7 zł, 6,99, bo ja sobie lubię zrobić do pracy tofu z boczniakami podsmażone. No tutaj to dla nich jedzenie w Rossmanie. Kupiłam sobie to Green Smart Drink. On jest wegański, ja go bardzo lubię, lubię ten mango, on jest przepyszny, ale kosztuje 4,60, jest to mega drogie, słuchajcie, za 230 ml, tak? Tak. No ale ja to uwielbiam po prostu i ja sobie to biorę też do pracy. Kupiłam mu też Mistona, ale natur, dlatego, że tutaj jest mięso zwierzęce. O nie, wiecie co? Czekajcie, jak ja to spojrzałam. A nie, no natur. No, 30-70%, 35% wołowiny i 35% drobiu. Ja tak nie za bardzo mu lubię drobiu dawać, no ale faktycznie było napisane, ja nie skapnąłam się. Dalej paznokcie zrobionego, jadę jutro. I na laminację brwi jutro jadę. Bo jednak lubię mieć laminację brwi, robię co 2 miesiące. Takie coś kupiłam, już to kiedyś miałam. Immunoforte Kubuś i tu jest odporność. Właściwie wszystko jest odporność, tylko są różne smaki. Ale to bardzo lubię. Nie wiem, czy wy to w ogóle dobrze widzicie. Sobie będę odkładać na razie paprykę, bo może jutro bym zrobiła sobie pastę z pieczonej papryki do pracy. I z tej książki Keto, którą kiedyś właśnie wam pokazywałam. Tutaj kupiliśmy woreczki do zamrażania na kostki lodu. Ponieważ ja tak jak mówiłam, lubię w tym kubku pić, ale muszę mieć z lodem wodę, to wtedy w domu piję. Tutaj dla Furka kupiliśmy takie, on to kocha po prostu i uwielbia, o takie to się nazywają kalmary, skaczki, on to po prostu kocha i uwielbia, bo Majlo dostanie kość, no to Furek też coś musi dostać. Kolejne te Winstony, Natur i tak dalej. Też muszę spojrzeć na drugie, bo drugie mnie ciekawi, słuchajcie. No, tutaj jest w tym też 70%. Dobra, kupiłam to salami, bo ja się w nim po prostu zakochałam z orzechami, więc teraz cały czas je kupuję. Ser Mazdame, bo to znowu był chyba za 5 zł czy coś takiego. Ostatnio też ten mieliśmy, już mi się znudził, ale dobra, Albert. Majonez, bo chciałam robić, bo mi się jajka niedługo zepsują. Jeśli nie zrobię, to pastę z jajek i z tuńczyka, ale chyba coś tam jeszcze dodawane jest, ale nie pamiętam co. Aldek sobie kupił tą ziaję Intima, on tak, on używa do ciała. To jest kremowy płyn do higieny intymnej z kwasem laktobionowym, regenerująco łagodzący. Najpierw sobie brał biały jeleń, teraz bierze to, bo on ma tą skórę taką suchą i go sędzi trochę atopową, ale nie mogę go namówić na takie płyny do atopowej skóry, więc on po prostu sobie to kupuje, niech już mu będzie. Nie wiem, czy to mu pomaga, czy nie, bo on tak to bardzo się smyra, już próbowałam tabletki alergiczne, antyalergiczne. Nie pomaga mu, myślę, że to jest nerwowo ogólnie, ale tabletki na nerwy, czyli na przykład hydroksyzynę też brał i nic mu nie pomogło, bo mu mama dała. I stwierdziłam, że koniec bułek, trzeba się odchudzać, będę sama piekła chleb, w termomiksie będę robiła, będę sama piekła. I to jest chleb żytni, pełnoziarnisty, z dodatkiem siemienia na niego,
lnianego, wysoka zawartość błonnika, bez substancji konserwujących, naturalnym zakwasie, przy dodatku drożdży, mały i też kosztuje 5 zł, ale powiedziałam sobie, że albo zrobię w domu chleb, albo będę taki tylko i wyłącznie jadła, ale też nie za dużo, bo trzeba wreszcie zacząć to wszystko ogarniać. No i te wody co zawsze, 4 i taką odżywkę, bo ja zawsze zamiennie sobie kupuję, bo jest dużo tych odżywek do rozczesywania włosów. Czy ja bym miała poplątane po całym dniu, jak ja tym psiknę, to momentalnie to zmienia postać rzeczy i mogę sobie rozczesać. I ta jest taka żółta, widzicie, i ta jest taka, że ekspresowa odżywka glisku Total RPS z hydrolizowaną kreatyną, tej jeszcze nigdy nie miałam, keratyną, i nektarem kwiatowym do włosów suchych i zmieszczonych. Ochrona przed wysoką temperaturą do 230 stopni. Bardzo dobrze, bo ja naprostowanie też potrzebuję. Ale mówię, ja to zamiennie używam non-stop. Więc w tym momencie mam taką. I one zawsze mi rozczesują włosy. Nawet mówię, jakbym miała po całym dniu poplątane, nie wiem, zrobiłabym jakiegoś warkocza, którego nie robię, ale chyba zacznę robić, to one i tak mi bardzo dobrze działa. Na razie tyle. Dobra, słuchajcie, ogarniam włosy. Zobaczcie, jakie mam okropne. Spróbuję tą odżywką rozczesać, tą przed chwilą, o której Wam przed chwilą mówiłam. Ja sobie tak obficie... Aha, bo ja przed zawsze myciem i przed nakładaniem jakiegoś oleju albo... Ja mam dziwnego w głowie. Albo coś takiego, to ja sobie zawsze włosy oczywiście rozczesuję. To normalne. I rozczesuję też zawsze od końca. Nigdy nie zaczynam od góry, tylko czeszę je o, tak od końca sobie. O Jezu, ja mam spinkę we włosach, słuchajcie, ale jaja. Odłożę sobie ją na miejsce, dobra. I tak, rozczesuję sobie od końca, to normalne. Na razie będę nakładała olej. Na razie będę nakładała. W ogóle kiedyś to mówiłam Wam, że wykupiłam te e-booki takiej kosmetycznej hedonistki. Ona ma tak świetnie wszystko opisane o włosach, co jest zrobione, czekajcie chwilę, co jest zrobione, po prostu co trzeba robić, jaki ten... Jakie na włosy, ale świetnie odżywka, słuchajcie, rozczesuje. I ona właśnie, no świetnie te e-booki stworzyła. I ja kiedyś jak robiłam to i kupowałam takie odżywki i w ogóle wszystko, bo ja mam średnio porawate włosy, to po prostu moje włosy wyglądały świetnie. Ale to myłam 2 razy w tygodniu minimum, ze wszystkimi tymi jej zaleceniami, z tymi odżywkami, ze wszystkim. To wyglądało, słuchajcie, bardzo dobrze. Teraz już tego nie robię, a szkoda. Teraz to po prostu ostatnio chcę wykorzystać, Wam pokażę. Chcę wykorzystać do końca, bo już zostało jej mało, taką odżywkę Tom's Job. Naturalna odżywka do włosów, świeża trawa. Okej, okay, no na szału nie robię, ale zawsze jest odżywka, już prawie nic nie mam, więc ją wykorzystam do końca, ale pachnie bosko, ja uwielbiam ten zapach. Ostatnio któraś youtuberka, któraś dziewczyna mówiła, że miała ten szampon, świeża trawa i jej bardzo nie odpowiadał, za to mi odpowiada zapach świetnie po prostu, więc go bardzo lubię. I teraz słuchajcie, ciekawostka. Mam olej lniany i ten olej mi się przeterminował w taki sposób, że nie mogę raczej go już używać do jedzenia. Więc stwierdziłam ostatnio, że czemu nie, wypróbuję na włosy. Czy coś się stało złego? Nie. Włosy były bardzo fajne, jak na moje włosy, końcówki były naprawdę nawilżone, więc teraz po prostu sobie go wykorzystam do włosów. Czemu nie? Myślałam, że coś się stanie, że jest przeterminowany, ale nie, wszystko było dobrze. Więc teraz wykorzystuję do włosów. No i sobie wypełniłam bluzkę. Świetnie. I to jeszcze jak mocno. No, więc wykorzystuję do włosów. Ja tak trzymam godzinę, wszędzie poklapałam tym olejem, Jezu Święty, i trzymam godzinę, nie no, nieraz nawet 2, może, ale dzisiaj chyba godzinę, bo chciałabym tak, no nie wiem, jest godzina 19 prawie, więc chciałabym tak, no dobra, to może o 8:30 umyję włosy, jest za mało na końcówce jeszcze, o 8:30 umyję włosy może, i namówiłam Altka, żeby wyszedł z psem, żeby wyszedł z psem, bo mówię, ja będę myła włosy, słuchaj, to nie może tak być, bo jak myję włosy, słuchaj, to nie wyjdę przecież, bo ja to się boję wyjść, jak myję włosy, boję się wyjść na dwór później. No, więc tak oto właśnie to robię. Nawet nie mam jak Was teraz wygasić, ponieważ co? Nie mam jak wygasić, bo muszę teraz to wszystko ogarnąć, więc muszę sobie wziąć papier toaletowy, wytrzeć tutaj. Tutaj mam wszystko, słuchajcie, upierdzielone tym olejem. Nawet sebluskę pobrudziłam, nie? Właśnie. Wiem, że to domowa, ale ten olej tak już może bardzo fajnie nie pachnie, więc wolałabym mnie nie chodzić, więc zaraz sobie zmyję. Już Was wyłączam. Chwila, bo to się ciężko zmywa z rąk. I już Was wyłączam. Już Was wyłączam. O.
Okej. A, zapomniałam Wam powiedzieć, ogólnie naprawdę muszę kupić ten statyw, żeby Wam nagrywać jedzenie, to potrzebuję statywu, bo tak jakbym tutaj Wam pokazywała, to jak ja bym tak zrobiła, to tylko by było widać, nie wiem właśnie jak to zrobić, żeby mi było widać kuchenkę i termomik, więc bez statywu to jest lipa, bo nie mam jak mam, o chyba, że tak bym to jakoś nagrywała, nie? Może jakoś tak, nie wiem, no ale ogólnie. Chodzi o to, że słuchajcie, ostatnio mówiłam o książkach i dzisiaj tak nagle rano z koleżanką w pracy, mówimy sobie o książkach i tak dalej, i sobie mówiłyśmy, co czytałyśmy i czy to lubimy. Czekajcie, podciągnę se. Czy to lubimy, a tu sorry, brudne. Czy to lubimy, czy nie lubimy. I ona nagle mnie się pyta, czy ja czytałam taką, czy czytam teraz takiego pisarza. On ma już chyba 3 serie ogólnie. Boże, zapomniałam. No. Mieczysław Gorzka się nazywa. I on ma taką, powiedziała mi, że ma taką fajną serię. Coś tam przeszłości, cienie przeszłości. I to jest tak, że pierwsze to się nazywa Martwy Sad, drugie Iluzja, a trzecie to ten tam, coś takiego, to ten tam. No i ja stwierdziłam, że ja sobie kupię tą serię od razu, już mnie wzięło, że ja sobie kupię na Empiku. Ale potem sobie pomyślałam, głupia, przecież ja mam Legimi, subskrybuję Legimi, no to może bym go trochę wykorzystywała, skoro go subskrybuję, więc poszukałam. I oczywiście cała ta seria na Legimi jest. Jest na Legimi i oczywiście ja wolę papierowe książki, no ale nie będę wszystkich kupować, szczególnie takich stwierdziłam, które przeczytam bardzo szybko, bo jak potrafię, to przez 3, 3,5 godziny, 4 przeczytam całą książkę. Więc po prostu jak mam szybko przeczytać i potem ma leżeć, to jest bez sensu. Więc stwierdziłam, że nie będę kupować. Jedyne książki takie to będę kupować kucharskie lub też rozwojowe. No to takie to bym mogła sobie kupić, nie? Na własność, bo tam sobie zakreślasz, kucharskie to wiadomo, a rozwojowe też zakreślasz, ćwiczenia robisz. Więc zaczęłam ten Martwy Sad, to pierwszą część. Ja nie mogę. To jest taki kryminał, trochę thriller, ale jest po prostu świetna. Jestem na 240 stronie, jest 450, jest po prostu świetna, więc mam nadzieję, że poziom będzie się utrzymywał. Jak na razie to Wam bardzo polecam. A teraz subskrybujcie, łapki w górę i pa, kochani.